Tudo nie, nie, niech pan mi pozwoli, z jednych 4% według drugich 0,5% i to te ci ludzie okazali się być realnymi. Dobrze, ale proszę państwa. Gdyby wygrał 50, jakiś inny może. Nie, ja proponuję jednak. Porównanie międzynarodowe pana Wolskiego są dosyć ja wiem, że tak, można powiedzieć tak, że prokuratura w Polsce nie działa, sądy nie działają, ale jednak no może nie należy wierzyć, może nie mieć zaufania, ale są takie instytucje jak sądy i trzeba dać im działać. Jeżeli będą zgłaszane skargi, to myślę, że sądy powtórzą wybory. Tak, prawda? W wielu miejscach nawet już wiadomo, że powtórzą, gdzie na były dwie kartki wzięte nielegalnie. Wszystko prawda, tylko pod warunkiem, że nie ma doświadczenia, a my żyjemy w historii. I ta historia tworzy doświadczenie. Jak dzisiaj przeciętnie rozumny Polak może zawierzać jakiejkolwiek instytucji władzy obecnej, skoro każda z tychże władz zdążyła się skompromitować? Ja rozumiem, że medialnie można wymyśleć wszystko oczywiście i nakazać ludziom wierzyć wbrew doświadczeniom, no ale jeszcze paru rozsądnych w Polsce żyje i nie da się tego. Sorry, taki mamy klimat. Nie mamy klimatu, tylko właśnie mamy klimat tworzony przez opozycję, taką, która reprezentuje PiS. To jest taki klimat, który od powstania i tej czwartej Rzeczypospolitej zawłaszczonej przez PiS jako coś, co po prostu oznacza delegitymizację trzeciej RP, która jest, powtarza się w kolejnej wersji. Jeżeli mówię obywatelom, macie im nie wierzyć, po prostu to jest złe państwo, nie nasze i zdradzone, no to te 25% w to głęboko wierzy. I to jest właśnie coś, co destabilizuje właśnie nasze myślenie wspólne. To po prostu wprowadza element... Tak? Nie. Tylko to jak? To co powinna usłyszeć? Ja już powiedziałem na przykład przy innej dyskusji, ja chciałbym usłyszeć na przykład tego pana Brudzińskiego, drącego się na tym marszu 13 grudnia, czy on, jako poseł w Sejmie, też to dosyć długo trwał już poseł, zgłosił jakieś ustawy, jakieś propozycje, jakąś myśl rzucił, co właściwie zrobić, żeby tutaj pomóc tym młodym Polakom, którzy nic tylko chcą lepiej żyć i wjeżdżają na Zachód. A którą ja nie słyszałem, przepraszam bardzo, przez Sejm, czy pan pozwoli mi skończyć jedno zdanie do końca na litość boską? Przecież ja nie przyszedłem tak, żeby się wydzierać dzisiaj w jakimś studio telewizyjnym. Chciałem powiedzieć, jesteśmy w radiu. No właśnie, no więc jakoś... Ta sytuacja mi pana monologu sympatycznego. Dobrze, teraz Krzysztof Michalski. Poczekaj, to może... Tak, jest świętej pamięci. Boże, przepraszam. Mi się wydaje, że ja nie słyszałem ze strony ani prezesa Kaczyńskiego, ani jego akolitów wrzeszczących właśnie na tej demonstracji, żeby oni zgłosili jakieś sensowne propozycje, żeby była diagnoza. Jest źle z tym i z tym. Proponujemy, żeby rozwiązać to w taki i w taki sposób. Mamy tutaj pewne idee, które trzeba sformułować. To są idee, które są wyłącznie burzycielskie po prostu. Cezary Michalski. Też mały monolożek. Rzeczywiście problem jest taki, że ponieważ Jarosław Kaczyński wie, że nie będzie mógł rządzić, jeśli nie nastąpi jakaś katastrofa, bądź to niszcząca realnie obóz władzy, ten sięgający od prezydenta do PO i PSL-u, a na to się nie zapowiada, bądź to niszcząca jakiś segment polskiego państwa, no to on rzeczywiście wymyśla kolejne chwyty na konsolidowanie elektoratu, który musi być przyzwyczajony do tego, że będzie wiecznie przegrywał i wiecznie nie będzie miał władzy w tym kraju. I to jest rzeczywiście imponujące, że w systemie popisowym można przez 8 lat przegrywać i ciągle być liderem obozu. Jarosław Kaczyński powiedział, że będzie tym liderem obozu, zdaje się, do 2027 roku, ale ja sądzę, że jak on nie będzie miał władzy po tym roku wyborczym, no to skoki nie wytrzymają tak długo, bo prawdopodobnie nie dożyją. Również część Kościoła już przestała, jak widzieliśmy to przed marszem 13 grudnia, być pewna, że Jarosław, który jej obiecuje wszystko, jej jest w stanie cokolwiek zapewnić, więc by wybrała raczej Platformę, która obiecuje nieco mniej, ale też sporo. Platforma, ale przepraszam, rządzi. Obiecuje, bo tak, dała pieniądze na ściąganie opatrzności. Tak, nie ma już rozmów na temat funduszu kościelnego, bo jak powiedział kardynał Nycz w kampanii wyborczej, to nie jest to. I to, że nie ma, powiedział Halicki, który jest liberalnym skrzydłem Platformy, ale nie ma związków partnerskich, nie ma nic. Ale warto powiedzieć też rzecz precyzyjną dotyczącą wyborów. Argumenty są z tego, że PSL ma nagle większy wynik. W każdych wyborach samorządowych PSL miało zwykle ponad 50% bądź więcej, wynik wyższy niż miało w sondażach, czy miało w wyborach parlamentarnych, ponieważ ono jest lepiej zakorzenione na prowincji i dla mnie szczęśliwie zablokowało PiS na prowincji.
prowincji bardzo skutecznie. Po drugie, ta szalona ilość głosów nieważnych akurat wyborów do sejmików, ona zawsze była 2-3 razy większa w każdych wyborach samorządowych. Wyborach samorządowych, ponieważ większość tych głosów to są głosy puste. Nie nieważne, bo tam są 2, czy 3, czy 7 krzyżów dopisanych, tylko w poprzednich wyborach, kiedy nie zmieniono tej ordynacji, między innymi głosami PiSu, wiedzieliśmy to i tam za każdym razem były, ponieważ bardzo wielu ludzi w wyborach lokalnych idzie głosować na konkretnych kandydatów, a potem nie chce głosować na partię, więc nie głosuje w ogóle w wyborach do sejmików, które są wyborami partyjnymi i tam pozostawia białe te, ale jeszcze jedna rzecz. Co zrobił Sąd Najwyższy? Wciągnął do Państwowej Komisji Wyborczej dwóch sędziów, którzy w 2006 zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy Kaczyński im ufał. Teraz twierdzi, że to wszystko jest spisek przeciwko demokracji. Co więcej, jeden z tych sędziów, których wtedy Kaczyński wybrał, został teraz nowym szefem PKW, który będzie również rozliczał proces wyborczy przy wyborach samorządowych. Ale o tym panowie z prawicy mówiący o tym, że żyjemy na ćwierć Białorusi albo na pół Ukrainie, nie mówią, więc ja chciałem tylko to przypomnieć. Nie, w ogóle państwo nie mówi. A to jest regulacja, jakie to państwo ma na swoje własne patologie. A krótkie kamyczki do ogródka, panie Cezary. Mianowicie powiedział pan PSL zakorzeniony na prowincji i doskonale pan wie, że to zakorzenienie wygląda w ten sposób, że w samorządach lokalnych wszystkie stanowiska w gruncie rzeczy są zajęte przez partię zwycięską i w związku z tym możliwości pracodawcy są wobec pracobiorców niestety nieograniczone. Znowu brak tego bezpieczeństwa wypływającego z zewnątrz od władzy państwowej powoduje, że bezbronna ludność prowincjonalnych miasteczek będzie głosowała po to, żeby mieć pracę, bo mają jedynych żywicieli rodzin w swoim gronie. I drugi kamyczek do ogródka to profesor Bogdan Chazan, który stracił pracę, dlatego że ma poglądy. Dlatego że innym uniemożliwia posiadanie poglądów. Dlatego, że uważa, że kobiety to śmieci i można za nie decydować. No to mam nadzieję, że do sądu to jest zupełnie inna pan różnica. Profesor pana poda za. A ja mam nadzieję, że pan się sam kiedyś poda do sądu, bo proszę już tymi sądami nie straszyć. Rok temu też pan straszył. Ja? Dobrze, panowie. Uważa, że ma prawo decydować za kobiety. Tak więc nie chodzi o jego sumienie, tylko to, że on łamie sumienia. Dobrze, to za to szczęśliwie stracił robotę. To jest pana wersja. Ja jeszcze nie zdążyłem powiedzieć swojej. Stracił robotę dlatego, że złamał obowiązujące prawo. Z perspektywy osób takich jak pan profesor Bogdan Chazan, uprzejmie informuję, że jeszcze paru takich ludzi biega po Polsce. Chce łamać innym sumienia. Może jeszcze więcej niż państwo sobie myślą. Ale jeszcze też biega paru takich, którzy nie chcą, żeby panowie im łamali sumienia. Osoby takie jak pan profesor Bogdan Chazan, z punktu widzenia nas, został pozbawiony tejże pracy jako dyrektor placówki bardzo świetnie się rozwijającej, dlatego że ma sumienie katolickie, które mu zabrania wykonywania pewnych czynności i ma ochronę prawną w postaci konstytucji, że może świadczyć o swoich poglądach, ponieważ żyje w państwie prawa, w którym konstytucja mu to gwarantuje. Jak się okazało w praktyce, nie jest to wystarczający argument i został pozbawiony stanowiska. Jest to sygnał, łącząc z tym wątkiem wcześniejszym o PSL-u na prowincjach, jest to sygnał, że władza państwowa nie chroni ludzi w sposób równy i wolny. Muszę odrzucić to. W Polsce lekarze mają prawo odmawiać aborcji, jest wolność sumienia, ale co innego
jeżeli to dotyczy dyrektora szpitala, który narzuca swoje poglądy innym. Tyle i tylko tyle. Ja chciałem tylko dodać, że to prawo, które w Polsce obowiązuje, jest niezwykle życzliwe dla tych właśnie, którzy mają te katolickie poglądy i jest naprawdę, daje bardzo dużą swobodę tutaj działania. Natomiast to, co pan mówi, jest propozycją państwa demokratycznego. Ja jako katolik bardzo przeciwko temu protestuję. Ale to jest protestuję tak... przeciwko jeszcze temu, co oczywiście tego rodzaju gadanie wzmaga, tego, jakby to powiedzieć, definiowania siebie przez polskich biskupów jako tych, którzy mają władzę moralną. Episkopat Polski wpada się tak, jak miał bezpośrednie połączenie telefoniczne z Panem Bogiem. Przepraszam bardzo. Tak, szanujmy siebie nawzajem i szanujmy porządki prawne, porządki świeckie od tego, co, w co każdy może sobie wierzyć. Ale ja mam kamyczki od pana Żaryna. Ja mam kamyczki od pana Żaryna. Jeszcze mam wcześniej. Pierwszy był Marcin Wolski, ale a propos tego, tak? Czy inny wątek, żebyśmy się... Chciałem wrócić do wcześniejszego tego, co powiedział pan profesor Krzemiński, mianowicie do bardzo interesującej sprawy, mianowicie tej niekonstruktywności opozycji w postaci. Ja chciałem dać... nieudolności. Ale sekundę, ale przepraszam bardzo, no ale czy ja mogę powiedzieć zdanie? Przepraszam. Może pan. My krzyczymy. Redaktor Wolski. Ci słuchacze widzą, kto krzyczy, a kto... Redaktor Wolski. Szepce. Chciałem powiedzieć, że argumentacja, dlaczego PiS nie zgłasza konstruktywnych propozycji, na którymi będzie prowadzona dyskusja, debata. Drodzy Państwo, ileż było rozmaitych projektów, żaden z nich nie trafił nawet do rozpatrywania. Przypomnijmy, poza tym były inicjatywy społeczne, bo inicjatywa państwa Elbanowskich. Przecież my mamy do czynienia. Jeden gorszy od drugiego. Dobrze, no najpierw, żeby dzieci szły do szkoły od 10 roku życia. To jest pana zdanie, ale jakieś tam setki tysięcy ludzi podpisały. Ja nie warto. W odróżnieniu od pani, szanownych państwa, ja tego nie warto. Ale czy nie było rozmowy na ten temat w Sejmie? Na temat inicjatywy pani Elbanowskiej? Czy ja widziałam panią Elbanowską? Która czytała, czy pana Elbanowskiego? Przecież czytali w Sejmie. W rzeczywistości taka, jaka jest, a nie w rzeczywistości pan Sylis jedzie do Waszyngtonu. To doskonale zdajemy sobie sprawę, że cokolwiek zostanie przedstawione, jakikolwiek projekt zostanie zgłoszony przez posła czy grupę posłów, która nie będzie miała określonej metki partyjnej, to ten pomysł nie ma racji być. I argumenty pana zgłaszajcie jest taka, jak powiedzieć zawodnikowi, który ma związane na plecach ręce, dlaczego nie walczysz? Dlaczego nie walczysz ze swoim przeciwnikiem? No ciekawie jestem, gdzie są te związane ręce. Zastanawiam się, ale nie proszę odpowiedzieć. Co by się stało, gdyby na przykład to PiS zgłosił propozycję, żeby przeznaczyć pieniądze na świątynię opatrzności? Czy Platforma powiedziała tak, czy nie? Tego nie wiem. Raczej wątpię. Ale jest przykład. Poczekaj, ja jeszcze chciałem dwa słowa na temat tych ustaw. Bardzo jest jeszcze jeden przykład. Przykład państwa Elbanowskich, który jest przykładem po prostu jakiegoś ograniczenia umysłowego, po prostu, tak bym to nazwał, które przeczy całemu doświadczeniu, wiedzy pedagogicznej o dzieciach, doświadczeniu z innymi krajami. Ale nie można to robić grochu z kapustą, to jest jedna, naprawdę. Druga propozycja, przypominał sobie taką propozycję, która była poważnie traktowana również przez media, propozycję reakcji na kryzys finansowy, który był w Europie, i wtedy PiS żądał, aby podjąć takie kroki, jak podjęto na Zachodzie, żeby sfinansować, prawda, rozmaite przedsięwzięcia bankowe, finansowe. Gdyby to się stało, to by dopiero była katastrofa. Czy mi się wydaje, czegoś komórka? W pierwszej sprawie... Czyja to jest komórka? W pierwszej sprawie pan... Dobrze, teraz Cezary Michalski. Cezary Michalski. Raz mam rzucanie kamyczków, a ja jeszcze nie odrzuciłam. Teraz Cezary... Cezary Michalski. Cezary Michalski. Pierwsze, ja sądzę, że raczej pan Żaryn obraził mieszkańców wsi, polskich rolników, mówiąc, że oni w okowach PSL-u ledwo żyją. Podczas gdy w rzeczywistości problem z sukcesami PSL-u polega na tym, że PSL skupia ludzi, którzy rzeczywiście na tej wsi mają gospodarstwa, walczą. Okazało się dla nich, że Unia Europejska nie jest zabójstwem polskiego rolnika, tylko gigantyczną szansą. Oni stają się farmerami. Ci ludzie, mimo wysiłku części Kościoła, bo część Kościoła uznała właśnie PSL za bardzo racjonalną siłę na wsi, ci ludzie na PSL zagłosowali i będą głosowali nadal. I ten cały prawicowy krzyk, że Unia nas zabiła, Unia zniszczyła, podcięła nogi polskim rolnikom, emitowany przez Radio Maryja, po prostu na polskiej wsi jest odrzucany, bo jest część polskiej wsi, która już realnie z tych nowych szans gospodarczych, ekonomicznych korzysta i która realnie to państwo na tej wsi buduje, i PSL stał się sensowną reprezentacją tego, więc to jest pierwsza rzecz. A druga,
chodzi o pana Chazana, no to problem polega na tym, że są katolicy, którzy uważają, że należy ewangelizować, pokazując własną wiarę, mówiąc, patrz, mógłbyś się zachowywać tak jak ja, gdyby rzeczywiście oczywiście moje zachowanie było jakimkolwiek wzorcem. I są tacy, którzy mówią, mnie moja wiara w ogóle nie interesuje, mnie interesuje to, czy ja ciebie wezmę za mordę. I to jest to, co Franciszek powiedział, że jest ideologią, a nie wiarą. I problem polega na tym, że niestety i pan Chazan, i pan profesor reprezentują ten drugi typ katolicyzmu, który słusznie papież Franciszek nazwał ideologią. Partyjną czasem ideologią, czasami bezpartyjną czy ponadpartyjną, ale jeszcze raz powtarzam, dawajmy przykład swoim życiem, pogłębiajmy własną wiarę, a nie pilnujmy. Nie damy kobiecie tego zrobić, nie damy mężczyźnie tego zrobić, nie damy gejowi tego zrobić. Panowie się tylko w takiej religijności pojawiają. Ale to jest zero religijności. Ale odwijmy w drugą stronę. A czymże właśnie jest sprawa wspomniana państwa Lebanowskich? Dajmy rodzicom wychowywać dzieci. Dajmy rodzicom decydować, jak te dzieci będą chowane. Ale rodzice się tu dzielą. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Ale są rodziny patologiczne. Dajmy nie posyłać dzieci, jak rodzina patologiczna nie chce posyłać dzieci do szkoły. Dajmy, żeby małe dzieci piły wódkę. Państwo to przecież socjalizm, państwo to bolszewizm, gdzie rodzice powinni te dzieci udeptać i do 20 roku życia trzymać pod sobą. Poza tym, panie Moniko, wszystko zależy. To już jest tipa, to nawet nie jest endecja. Endecja by posyłała dzieci od 6 lat. Mamy za sobą ogromne doświadczenie innych krajów, które pokazują, że dzieci, które chodzą do szkoły, w niektórych krajach zaczyna się od 5 roku życia. No to wyrównuje szanse. To poza tym wyrównuje szanse tej ogromnej części dzieci ze wsi i z małych miasteczek, które w ogóle nie mają szans na rozwój. Im wcześniej się znajdą w szkole, tym bardziej będą w stanie stanąć do tej rozgrywki, która jest oczywista. Skorzystać z równości szans. Jakby do państwa Lebanowskich taki argument nie dociera. Nie, dociera. Proszę panów, to jest siódmy dzień tygodnia i chciałabym porozmawiać o tym, co nas czeka. Czekają nas wybory prezydenckie. Prawdopodobnie prezydent Komorowski będzie kandydował, nie powiedział jeszcze tak, no ale wszyscy wiemy, że będzie kandydował. Będzie kandydował Janusz Palikot, będzie kandydował Andrzej Duda. No i nie wiemy, kto będzie... Nie wiemy, kto będzie kandydował z SLD, bo SLD życzymy, żeby znalazł jakiegoś kandydata, bo to byłoby przykre, gdyby SLD było bez kandydata. Czy to będzie brutalna kampania wyborcza? Myślę, że już się zaczęła brutalna kampania wyborcza. Na przykład na łamach Gazety Polskiej, gdzie udowadnia się, że Bronisław Komorowski współpracował z SB. To jest po prostu niezwykłe. I zdaje mi się, że pan redaktor Marcin Wolski. Znaczy, ja tylko czytałem jeden tekst na ten temat, dotyczący rozmów, które przeprowadzał pan Komorowski z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa wiosną roku 82 w charakterze, przez co było jasne, w charakterze przesłuchiwanego. Kolory był taki, że potem nie wrócił już do internatu. No tak, nie wrócił do internatu, tak? Ale pani Moniko, chyba bardziej interesujące jest rzeczywiście to, że media nie były zdolne znowu, czyli dziennikarze, których zawód polega na tym, żeby dociekać prawdy, nie byli zdolni dziennikarze, przynajmniej tego tak zwanego mainstreamowego nurtu, żeby głębiej zainteresować się, kto ma rację w bardzo poważnym sporze dotyczącym bądź co bądź prawdomówności, bądź nie, prezydenta Polski. Tak. Czyli w sporze między panem Sumlińskim a panem Komorowskim. Jeżeli pamięta pani w dużo bardziej błahej sprawie, bo nieporównywalnej w sensie bezpieczeństwa państwa, amerykańskiemu prezydentowi Clintonowi kiedyś groziło rozstanie się z tym stanowiskiem, nie dlatego, że wykonał jakiś czyn, tylko dlatego, że skłamał wobec narodu. No u nas oczywiście takie standardy nie obowiązują, to jest kolejne doświadczenie, które pokazuje, że można bezkarnie kłamać i dalej być. W sprawie SB, czy może pan powiedzieć, czy... Ja nie znam dokumentów, które by świadczyły, czy nie, natomiast pan profesor Krzemiński ma oczywiście rację, że w 82 roku pod koniec w związku z zakończeniem stanu wojennego, to znaczy w związku z jego zawieszeniem, zdecydowana większość poza znanymi nam nazwiskami z KOR-u została zwolniona z internatu. W związku z tym
być może te rozmowy, podobnie jak wiele innych, były wpisywane w standard rozmów przed zwolnieniem z internatu. Ale cały klimat, ja cały klimat... Żadnego... No nie, no proszę pana, no nie czyta pan Gazety Polskiej. Cały klimat był taki, że o to proszę, co prezydent ma za uszami. No, no tak, ale to wszystko się wpisuje w dokładnie ten obraz, prawda? Polska jest rządzona przez tych, którzy tak naprawdę weszli w kolaborację z dawnym ustrojem, którzy zawsze tutaj jemu sprzyjali i ta Polska dlatego nie jest naszą Polską. Ale przywilejem prasy jest szukanie, drążenie, nawet nie słusznie, ale chcemy coś innego. Ja sądzę raczej, że będzie... No nie, bo przepraszam bardzo. Bardzo często dziennikarze szukają sprawy, mylą się, czasem przepraszają, czasem przegrywają procesy, a czasem doprowadzają sprawę do zwycięskiego końca. Taka jest historia wolnych mediów. To jest być oczywiście innym. Ja raczej obawiam się, że kampania będzie bardzo łagodna, ponieważ zdołałem poznać pana Dudę, zresztą również w audycji, jak na przykład TVN-u. Jest to człowiek panujący spokojem, nie używający argumentu ad hominem, nawet czasami tego, wydaje mi się, w nim brakuje. W związku z tym, nawet jeżeli dojdzie do debaty, sądzę, że będzie to jedna z najkulturalniejszych debat, jakie mieliśmy. A tego wierszyka SB i Komorowski pan napisał w gazecie? Napisał pan, tak? Ale... No właśnie. Ale co? O, gratulować satyrykowi. Chciałbym zacząć od razu. Ale ja mam powiedzieć, jaki piękny nasz prezydent. Satyryk szuka absurdów, żartów. Prawda jest taka, że ponieważ pani Kopacz powiedziała, że pan... Co jest absurdalne, co jest podłe. Kaczyński nie będzie musiał już niczego podpisywać, to się gazeta odwinęła. Komorowski, no taka jest prawda. Teraz Cezary Kraszczyk. To ja rzeczywiście chciałbym najpierw od analizy politycznej, a dopiero potem obrażać, jak wzajemnie sobie kandydatów. Natomiast jeśli chodzi o analizę polityczną, to rzeczywiście ciekawe jest, czy Komorowski wygra w pierwszej turze i ciekawe jest, czy zdoła użyć, czy wykorzystać te wybory prezydenckie do zbudowania sobie silniejszej pozycji w obozie władzy. W obozie władzy, czyli no, prezydentura, PO, PSL, różne frakcje w PO, które próbuje w tej chwili kleić czasem z lepszym szczęściem, czasem z mniejszym. Ewa Kopacz, pani premier, bo jeżeli będzie tak, jak wszyscy przewidują, czyli PSL poprze od początku Komorowskiego, a Komorowski też się nie przedstawi jako kandydat Platformy, tylko kandydat właśnie całej koalicji, która, jak wiemy, totalnie pokonała Kaczyńskiego w wyborach samorządowych, bo on wygrał o 0,5% z PO, natomiast totalnie przegrał 1-15 w województwach, we wszystkich miastach praktycznie z koalicją PO-PSL, więc prezydent będzie chciał być kandydatem nie Platformy Obywatelskiej, tylko całej koalicji. To też wzmocnić może być pewnie jego pozycję w tych grach wewnątrz platformerskich. Ja mówię o polityce, a nie o hasłach, ale oczywiście rozumiem. I teraz pytanie, czy na dzisiaj mógłby mieć tę pierwszą turę. Jeżeli wygra w pierwszej turze, to będzie bardzo silna demobilizacja prawicowego elektoratu przed wyborami parlamentarnymi i być może zakwestionowanie przywództwa Kaczyńskiego, ale oczywiście może nie wygrać w pierwszej turze, jeżeli skoki nie dożyją następnych 4 lat władzy. Nie władzy tego, ale wracając... Władza uznała skoki za normalną instytucję bankową, którą trzeba normalnie konkurować. Skoki tego nie są w stanie wytrzymać. Co pan z gazurką z Wołowina dowiódł najlepiej. Jak się jest lobbystą i się zatrudnia ludzi PiS-u przez 4 lata, żeby zablokowali kontrolę skoków... Myślę, że wzrośnie brutalność i być może doprowadzi do takiego biegunowania, gdzie ten łagodny Andrzej Duda, który, jak pamiętam, po tym, jak już leżeli w tym niestety, w tym płonącym wraku paraprezydencka, to usiłował dowieść, że prezydent Lech Kaczyński jest tylko czasowo niezdolny do pełnienia obowiązków, żeby go nie można było wydrapać z kancelarii prezydenckiej. Więc wtedy moim zdaniem Komorowski popełnił błąd za szybko przejmując tę funkcję, a Andrzej Duda okazał się kompletnym cynikiem politycznym, mówiąc, że Lech Kaczyński zginął, nic o tym nie wiem. On jest czasowo niezdolny do... I teraz ten człowiek zostaje przez Jarosława Kaczyńskiego uznany za spadkobiercę pamięci Lecha Kaczyńskiego. Zachowywał proszę pana procedury, ponieważ istnieją pewne procedury państwa i tak jak następstwo władzy, tak i procedury przy przyjmowaniu. No to proceduralnie Komorowski miał rację, bo miał rację od razu z przejęciem. Natomiast politycznie powinien się wstrzymać. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno. Satyryk jako ideolog to jest ładne zjawisko. Jestem historykiem między innymi. Ale chcę powiedzieć... To zupełnie jak związku. Ale chcę inną rzecz powiedzieć. Teraz chcę zrobić jako matematyk. Ponieważ Cezary, ocierasz się o śmieszność.
99% polskiego biznesu popiera aktualną władzę. Jest nieprawda. Jest 1%, tak. Czyli, ale ja to upraszczam, bo przepraszam, taka matematyka nie klasyczna, u klasyckiego, gdzie jeden, dwie równoległe się od razu przecinają. Mogę skończyć zdanie w tym jednym, może tak, ja tylko co do matematyki miałem podobnie. Że ona jest u pana Marcina Wolskiego żadna. Teraz dobrałem rok. Gdzie to się podziało? Daj spokój, proszę bardzo. Marcin, w jednym procencie, może 5, a może nawet góra 10, są te nieszczęsne skoki. Na miłość boską, nie wyciągajcie skoków, jeżeli się z jednocześnie nie pokazujecie sił, które popierają władzę. No, na miłość boską. To jest argument z gatunku, a u was Burzynu. Ireneusz Krzemiński, ja tylko dodam, że Andrzej Duda był tą osobą, która stanęła pod PKW i żądała od prezydenta Komorowskiego, żeby rozwiązał PKW, a jak przypomnę, prezydent nie ma takiej władzy, żeby rozwiązać PKW, ale to powiedział doktor praw. Ireneusz Krzemiński. To jest takie myślenie o władzy, że jak mamy władzę, to wszystko możemy. To ja bym powiedział tak, ponieważ są dwa wielkie wydarzenia wyborcze, z których drugie wydaje się ważniejsze dla partii politycznych, to myślę sobie, że strategzy partii będą kombinowali tak, aby tę kampanię prezydencką, żeby ta kampania prezydencka była jednocześnie kampanią partyjną. Mogą rozmaite wobec tego być strategie tutaj zastosowane i mogą być albo od początku taka definicja sytuacji, aby całkowicie kompromitować przeciwnika, co w interesie PiS-u szczególnie leży, ma doświadczenia, prawda? W tym względzie ten Komorowski, takie inne napisy bardzo szlachetne, prawda? Inne insynuacje, które się teraz stosuje i to ta od początku ta strategia może być strategią bardzo ostrą, jak chce tutaj Cezary, ale może być też inna strategia przyjęta. Ale przepraszam, panie profesorze, ale pani Kopacz też nie jest 12-letnią dziewczynką, tylko powiedziała to, co powiedziała, że już prezes Kaczyński nie będzie musiał podpisywać tego. Że nie będzie można, że nie będą mogli. To była aluzja brzydka. Ale nie będzie taka brzydka znowu. Już pan nie będzie musiał podpisywać. Już nie będą musieli podpisywać. Ale to było przecież... To było źle napisał, a ona jest za mało dynamiczna, żeby to dobrze zinterpretować. Powiedziane i właśnie ten wiersz, który mi pan wytknął, to właśnie dotyczył tego, że była to gra na lojalki. I żart dotyczył lojalek, a nie był atakiem na ewentualne kontakty esbeckie pana prezydenta. No jak to nie? Pokazałem absurdalną sytuację. Puenta była, kto lojaką. Absurdalność, że chodzicie i mówicie pod hasłem Niesiołowskiego precz z komuną, pod hasłem Komorowskiego precz z komuną. Nas jest jeden. Ja mówię o marszu 13 grudnia. Ja mówię o marszu 13 grudnia. Chodzicie i mówicie bzdury. Warto jeszcze wziąć pod uwagę, że te kampanie będą bardzo kosztowne, więc te partie będą musiały tak kombinować, żeby efektywnie osiągnąć swoje wyniki. Myślę wobec tego, że znacznie ważniejsza będzie dla partii politycznych gra o parlament, bo od niej będzie wszystko zależało. I nie wiem wobec tego, czy rzeczywiście będzie tak, że tutaj ta prezydencka kampania będzie taka ostra i żywa, ponieważ zobaczymy od wstępnych wyników, chociaż wiadomo, czasami się wszystko bardzo zmienia. Lech Wałęsa zaczyna swoją kampanię od bardzo niskiego wyniku, prawda? Później prawie zwyciężył. Czyli gdyby nie był głupi. Hanna Gronkiewicz bardzo wysokiego i można już w tej sprawie. Niemniej jednak ta kampania to nie będzie dwóch kampanii. Tak naprawdę to będzie jedna kampania. Akurat tu i tak jest. Ja właśnie chciałem zgodzić się z profesorem Krzemińskim, co nie zdarza mi się często, więc tym bardziej to podkreślam. Mianowicie wydaje mi się, że te prezydenckie wybory w jakiejś mierze będą ewidentnie takim pierwszym fundamentem, najważniejszym wybory tak parlamentarne, tylko że każda z osób będzie chyba z tych najważniejszych, będzie miała też swój, nie chcę powiedzieć prywatny plan, bo to nie chodzi o prywaty, tylko chodzi o pewne miejsce w szeregu. Mianowicie dla Bronisława Komorowskiego prawdopodobnie wygranie w pierwszej turze bardzo go wzmocni w samym układzie wewnętrznym. To wcale nie jestem taki pewien. Nie, on właśnie będzie kandydatem dwóch partii i myślę, że tutaj się zgodzimy z taką analizą, bo ona chyba jest racjonalna. Natomiast pan Andrzej Duda z kolei, wydaje mi się, że też będzie miał swoje własne zadanie bojowe, mianowicie bardzo dobry wynik, na przykład porównywalny do Jacka Sasina w Warszawie, będzie powodował, że będzie pan Jarosław Kaczyński w pewnym momencie musiał podjąć pewną decyzję, to znaczy decyzję dotyczącą znalezienia tak dobrego infanta, delfina, żeby partia mu się nie rozleciała.
I bo jest taka oczywiście groźba potencjalnie, ponieważ Jarosław Kaczyński, co by panowie nie mówili na jego temat negatywnego, naprawdę jest charyzmatycznym przywódcą. To znaczy potrafi zintegrować co najmniej 30 parę procent społeczeństwa polskiego. W związku z tym znalezienie następcy no, musi być pewnym procesem. I myślę, że te wybory prezydenckie dla pana Dudy są pewnym no, etapem. Teraz wykonaliśmy taki sam pocałunek śmierci, jak kiedyś na Ziobrze. Ja myślę, że większą charyzmę w Prawie i Sprawiedliwości ma Joachim Brudziński. Moim zdaniem on jest następcą Jarosława Kaczyńskiego. Ale wydaje mi się, że to jest jeszcze jedno ad vocem, bo rzeczywiście się zgadzam z panem profesorem Żarynem, ale dlatego też, że to jest ta pierwsza tura w tym dwuwyborczym maratonie, to moim zdaniem, jeśli PiS-owi nie uda się zablokować w pierwszej turze Komorowskiego, uzyskać tego wyniku, o którym pan mówi, ale w drugiej turze, to rzeczywiście bardzo mocno wpłynie na przebieg wyborów parlamentarnych. Mi się wydaje, że PiS Jarosław Kaczyński ma wielką zdolność negatywnej mobilizacji. Można by powiedzieć wobec tego, że wybory prezydenckie powinny służyć do utwierdzenia swojego elektoratu, bez względu na wynik, że ten, który wygra, i tak będzie nasz, będzie zły i będzie umacniał tę negatywną mobilizację, która pozytywnie będzie wykorzystywana w wyborach parlamentarnych. Ja bym sobie tak wyobraził tę strategię, bo ona byłaby najbardziej skuteczna oczywiście. Marcin Wolski? Że ja akurat nie sądzę, bo wychodzi na twoje, że będzie ostre. Dobrze. Zakładając, że tak będzie, to troszkę mi to fraza nie pasuje, ponieważ ona nie może być za bardzo ostra, bo proszę zwrócić uwagę, zakładając, że dojdzie do drugiej tury, trzeba będzie myśleć o środku. Przecież przypomnijmy sobie poprzednią kampanię prezydencką, gdzie Kaczyński naprawdę zbliżył się mocno do Bronisława Komorowskiego, eksponując wizerunek soft, czyli nie będzie mógł Duda, wbrew swoim charakterologicznym cechom, iść za ostro, bo w tym momencie w wypadku drugiej tury absolutnie pogrzebie swoje szanse. Wiemy, jak to się robi. Prezes wiemy, jak to się zbliża robi. Się, a potem robi jakąś taką grafę, która podcina go. Jeżeli już, media zrobił. Przepraszam bardzo, wiemy, jak to się robi. O Angeli Merkel, to kto powiedział? Ale wiemy już. Ale kto napisał, a kto to powiedział? Ale z kontekstem zupełnie inny. No ja nie, on mówił niewinnie. Ale jak to się robi w tej łagodnej kampanii smoleńskiej? Otóż pan Kaczyński mało mówi na temat Smoleńska. Otoczony jest przez hipisów w rodzaju Migalskiego, którzy mówią PiS, polityka miłości, PiS and love i tak dalej. A obok są satyrycy, jest Gazeta Polska, jest Stowarzyszenie 2010, które mówi, zamordowali nam prezydenta, był zamach. I się działa na dwa płucka. Tak samo teraz będzie. A tak samo będzie... Przypomnę kuplety, które to insynuowały bardzo mocno. I dlatego można pracować jednym jedną kosą i drugim uśmiechniętym. Twórcy soft kampanii wylatują po wyborach natychmiast. Tak jest. Dlatego różnijmy się, ale pozytywnie. Nie krzyczmy na siebie. Każdy ma swoje zdanie. No właśnie. Zgoda jest taka, że rzeczywiście to będzie, że wybory prezydenckie będą przygrywać. Ale czy według panów, tak na końcu, czy prezydent jest prorosyjski? Myślę, że nie mamy żadnej polityki zagranicznej. Ale czy jest prorosyjski? No nie może być ani pro, ani za, ponieważ nie on wyznacza politykę zagraniczną w Polsce, tylko coraz bardziej jest to widoczne, że pani Angela Merkel i nie ma polskiej polityki zagranicznej. A gdzie Putin? Kolego Żaryn. A gdzie Putin? W Moskwie, o ile wiem. Tutaj rządzi. O ile wiem, to w Moskwie. O ile wiem, to w Moskwie. Natomiast być może, że jesteśmy tak słabym państwem w analizie rządzących, że rzeczywiście nie stać nas na politykę międzymorza. Mocarstwem Jagiellońskim. Między mocarstwem Jagiellońskim a przedmiotem w rękach Angeli Merkel jest jeszcze jest realne dzisiejsze polskie państwo. I to, co państwo widać, nie pozwoli, ja po prostu mówić, to teraz powiem. Co jeszcze mi się w tej Ukrainie podoba? Mianowicie, lekcja ukraińska. Źle się tłuką. Czy mogę? Błagam, panie profesorze. Ale jedno zdanie. Chcę powiedzieć jedno zdanie, że polityka zależy nie od układów światowych,
nie w pełni, od determinacji kraju. Gdyby Ukraińcy nie stanęli, to już by ich nie było. Znaczy mówię o... Ale my jesteśmy, panie redaktorze. Jesteśmy. Dzięki determinacji. Ale Merkel już pracuje, żeby nas... Ireneusz Krzemiński, Cezary Michalski, Jan Żaryn, Marcin Wolski i Monika Olejnik. Dziękuję bardzo i życzę miłego nowego roku 2015. Przyjmujemy i wzajemnie. Przyjmujemy. Radio Z, siódmy dzień tygodnia. My love has got humor. She's a giggle at a funeral. Was everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love you. Command me to be well. Dopiero zapach palącego się plastiku, łodzie, które przepłynęłyby nas ratować, musiały wrócić. Pogoda jest zła, dlatego nie mogą nas na razie zabrać. Prom jest otoczony przez jednostki ratownicze. W ewakuacji uczestniczą też śmigłowce. Włoskie Ministerstwo Obrony zapowiada, że akcja będzie trwała także w nocy. Prom Norman Atlantic płynął z greckiego portu Patras do włoskiej Ancony.
Indonezyjskie służby wznowiły o świcie poszukiwania samolotu linii Air Asia, który zaginął nad Morzem Jawajskim. Na pokładzie maszyny, która wczoraj zniknęła z radarów, są 162 osoby. Jak przekazali kierujący akcją poszukiwawczą, operacja koncentruje się na akwenie na wschód od wyspy Belitung. Więcej o poszukiwaniach samolotu piszemy na radio.z.pl. Synoptycy ostrzegają przed mroźnymi nocami. Najgorzej będzie na wschodzie i południu, gdzie temperatury mogą pokazać nawet 13 stopni poniżej zera. Już od wtorku część z nas czeka zmiana pogody, a wszystko za sprawą ciepłego frontu, przyznaje Piotr Mańczek z IMGW we Wrocławiu. Zwłaszcza na północnym zachodzie kraju. Tam z nad Atlantyku dotrą cieplejsze masy powietrza i opady śniegu będą przechodziły w opady marznącego deszczu, który będzie powodował gołoleć, także no już we wtorek wieczorem na północnym zachodzie kraju może być ślisko. Opady będą przemieszczać się w głąb Polski w efekcie w nocy sylwestrową. Kraj zostanie podzielony na dwie części, cieplejszą, ale z deszczem północno-wschodnią i drugą, zimniejszą południowo-wschodnią. Opady nie będą jednak intensywne. A na razie w polskich górach raj dla fanów sportów zimowych. Za oknami lekki mróz, więc z każdym dniem przybywa miejsc, w których można poszusować na nartach czy desce. Raport z polskich stoków, Tomek Jankowski. Ośrodki narciarskie powoli budzą się do życia, choć w ostatnich godzinach miejscami spadło zaledwie kilka centymetrów śniegu, to mróz w połączeniu z armatkami sprawił, że pokrywa śnieżna na stokach rośnie. Na Dolnym Śląsku o warunki nie musimy się martwić w Czarnej Górze i Zieleńcu, gdzie na stokach leży pół metra śniegu. Narciarze chwalą też stoki w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej. Dobre warunki również w Bałtowie w Górach Świętokrzyskich. Trochę gorzej jest w Beskidach, gdzie wciąż nie działa część ośrodków. Najgorzej jest jednak na Podkarpaciu, gdzie trudno znaleźć miejsce do jazdy na nartach. Na Radio ZPL mamy zdjęcia z Karpacza, to dowód, że zima potrafi być piękna. 20 milionów złotych, tyle według właścicieli hotelu Belvedere w Zakopanem, wynoszą straty po pożarze poddasza. Ogień pojawił się w sobotę nad ranem i strawił 800 metrów kwadratowych dachu. Na czas akcji gaśniczej z hotelu ewakuowano 400 gości. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wczoraj na miejsce przyjechali policjanci i biegły, którzy wyjaśniają przyczynę pożaru. 8-osobowa załoga polskiego jachtu Polonus chce wrócić na pokład swojej jednostki. Silny szkwał u wybrzeży Antarktydy zepchnął jacht kilka dni temu na brzeg. Załoga została z jachtu ewakuowana. Jest w Polskiej Stacji Naukowej imienia Henryka Arctowskiego. Na pokład jachtu Polaków mógłby zabrać argentyński statek wojskowy, ale na razie trzeba załatwić różne formalności, mówi członek wyprawy Andrzej Minkiewicz. Załoga Polonusa stara się załatwić wszelkie formalności, by móc przy pomocy argentyńskiego statku wojskowego, który jest w okolicy, dostać się na jacht, przede wszystkim w celu zorientowania się i oceny stanu technicznego jachtu, czy jest uszkodzony, i móc wejść na jacht przede wszystkim dla wypompowania ropy, która znajduje się w zbiornikach jachtu, oraz zabraniu rzeczy osobistych. Na razie trudno powiedzieć, ile potrwa załatwianie formalności. Załogę wspierają w tym Polsce dyplomaci z placówki w Buenos Aires oraz nasz MSZ. W wiadomościach teraz skoki narciarskie i wielkie rozczarowanie kibiców przez pogodę. Organizatorzy odwołali wczorajszy konkurs turnieju czterech skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Na przeszkodzie staną przede wszystkim silne wiatry. Skok oddało zaledwie 11 zawodników, w tym nasz Dawid Kubacki. Na występ Kamila Stocha, który po kontuzji wrócił do gry, będziemy musieli poczekać, ale na szczęście niedługo. Kolejna próba dzisiaj. Choć trzeba przyznać, że na występy skoczków czekali wczoraj sami sędziowie. Zaskakująco długo zwlekali z decyzją o przerwaniu zawodów, nawet po skoku Niemca Marinusa Krausa, który już w powietrzu musiał bronić się przed groźnym upadkiem. Lenistwo kosztuje. Świąteczne wydłużone wolne mocno odbije się na polskiej gospodarce. Może być nawet kilkanaście miliardów złotych strat. W tym roku wystarczyło wziąć 5 dni urlopu, żeby do pracy nie przychodzić przez 2 tygodnie. Jak mówi prezes Zachodniopomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan Anna Kornacka, przykład idzie z góry. Wielu pracodawców wysyła swoich pracowników na urlop, bo i tak w tym czasie ciężko cokolwiek załatwić w urzędach. Tak się do nas nie dozwolisz, tak nic nie załatwisz. W związku z tym nie ma sensu, żeby ci pracownicy przychodzili do pracy te dni pomiędzy świętami, bo i tak to wszystko nagle zastyga. W przyszłym roku będzie 13 dni wolnych od pracy i 3 kilkudniowe długie weekendy w majówkę, Boże Ciało i w święta Bożego Narodzenia. Ponad 40 osób oszukał 26-latek z Wałbrzycha, który na jednym z portali internetowych oferował telefony komórkowe i wózki dziecięce. Opłaconego towaru nie wysyłał, a nawet go nie miał. W ciągu 5 miesięcy na kilka jego kont wpłynęło prawie 25 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, groził mu do 8 lat więzienia. Na koniec Ali Akça, Turek, który dokonał zamachu na Jana Pawła II i który w sobotę złożył kwiaty przy grobie papieża Polaka, zostanie wydalony z Włoch, podała agencja ANSA. Według źródeł policyjnych,
Turek do Italii wjechał nielegalnie, bo nie ma włoskiej wizy. Na razie akcja jest w komendzie rzymskiej policji. Dziś ma zostać wydalony. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.